Siis mamy wygryzie. Czasem powiedz mały blogerze, co tam u ciebie? Czy ty usiadłeś się może śniadanku? Czy dopiero idziemy jeść takie pyszne śniadanku? Zastanawiasz się. Chciałbyś coś powiedzieć? Dzień dobry. Witam kolejnego dnia. Idziemy robić śniadanko. Jest godzina 8:40. Jedna dziesiątą, a mam terapię. Na szczęście online. Znaczy musi być online w ogóle, bo moja terapeutka jest w Poznaniu, a ja jestem teraz w Warszawie, więc... Odsypialiśmy wczorajszy dzień. Let's go. Ciotka chyba przesadziła z ilością kawy i ta kawa zaczęła się wydawać. To mi się jeszcze nie zdarzyło, słuchajcie. Wow, to będziemy pić kawusie all day, all night, po prostu. Smacznej kawusi. Dobra, człowieku, zacznij żyć. Ja teraz, słuchajcie, mam fazę na pieczywo, bo ja mam takie okresy w swoim życiu, kiedy nie jem pieczywa wcale, albo jem je codziennie. I teraz od tygodnia codziennie jem kanapeczki. Słyszałam, że ponoć w papierowych torebkach pieczywo krócej wytrzymuje i specjalnie wzięłam to. Ale szczerze, ono się zestarzało na takie miękkie pieczywo i nie przekonuje mnie to. To chyba był pierwszy i ostatni raz, kiedy wzięłam w takim woreczku. Mam dzisiaj mocno opuchniętą twarzyczkę, nie wiem czemu do końca. Oczy mi się zapuchnęły. A wiem czemu, no kurde, mordeczki, bo wczoraj przecież jedliśmy dużo glutenu. Tak, to jest to. No trochę mnie bierze też jakieś... Nie, no to już jest żart. Wy uważacie, że jestem cały czas chora normalnie, ale ja dawno nie byłam chora, ale od kilku dni czuję się właśnie tak, ale wydaje mi się, że to dlatego, że to jest ten okres, no. Wszystko możemy na to zwalić, okej? Ale nie muszę się przekonać do jedynego prawilnego i prawdziwego masła. To jest jedyne masło, które ja lubię. Ale gadaliśmy wczoraj o tym maśle i ja powiedziałam, że może dlatego ja już nie trawię wręcz prawie masła roślinnego. W sensie to... Ono dla mnie nawet śmierdzi, okej? Okay? Dlatego, że właściwie całe dzieciństwo żarłam ramę. I ja w pewnym momencie już tą ramą żgałam. Ja wolałam mieć kanapki suche, czy wiecie o co chodzi, bez masła, niż smarować ramą, bo mi to po prostu obrzydzało wszystko. Natomiast Paul powiedziała, że jak byłam mała, to łyżkami jadła masło. Także wydaje mi się, że my sobie obie obrzydziłyśmy konkretne typy masła w dzieciństwie i teraz nie możemy wrócić do tych, które faktycznie są smaczne. Czy rama w ogóle jeszcze istnieje? Czy to istnieje? Najlepszy ser ever. Kocham go. Kuchara. Dziwna rzecz o mnie. Dzisiaj tą kuchnię. Nie lubię żadnych piętek. Wiecie o co chodzi? Jak jest tak dużo skórki, to znaczy ja to mogę zjeść tak o. A jest to dla mnie dziwne. No jest to dla mnie serio dziwne, ale na kanapce, ktoś by mi położył coś takiego, to ja tego nie zjem. To jest jakby kanapka z upośledzeniem i ona w ogóle nie smakuje wtedy już. O. Przepraszam, ja wiem, że to jest straszne, ale ja tak mam. Faza na czerwoną cebulę. Zawsze jak kroję cebulę, to przypomina mi się wywiad z lekcji, co bym musiała jeść do końca życia, jeżeli miałaby wybrać jedną zdrową rzecz. I ta odpowiedź, że cebulę, to była dla mnie najbardziej absurdalne, co mogłam usłyszeć, bo wydaje mi się, coś bardziej sensownego, to znaczy, nie wiem, na przykład pomidor, z którego można zrobić 150 rzeczy. Nie no, z cebuli też, no wiadomo, na przykład zupę cebulową francuską, zajebiste, ale... To była bardzo absurdalna rzecz i strasznie mi utkwiła w pamięci, także dobry wywiad. I
Dzień dobry, mały ziugiznie. Zbiłam śniadanko, czy tam u pana słychać? Pan myje łapeczki. Bo pan by też coś pysznego sobie chyba zjadł, co? Ciocia nałożyć zaraz piechotki. Gościu, nie możesz mówić, że jest za dużo soli, bo sam żulisz o chipsy. Sam żulisz o chipsy i to lejsy solone. Ja więc proszę tutaj się soli nie czepiać, okej? Okay? Przemilczy pan sytuację. Tu nie ma o co obrażać. Tu nie ma być o co pan zły. Jednak jest pan zły, ale ja pana bardzo kocham. Panie mały vlogezie. Panie mały vlogezie. Smacznego. Najprawdopodobniej mam więzadła w szczęce do naprawy. Bo dysk, który tu się znajduje, jakoś nie ma miejsca i on wypada. Przez co towarzyszą mi co pewien czas bardzo silne szczękościski. W szczególności w sytuacjach stresowych, nie? To się nasila i mnie nawala dosłownie cała szczęka. Strasznie to boli, powiem wam. To jest tak głupi, tępy ból. Nie wiem, do czego mogłabym to porównać. Coś pomiędzy bólem zęba, dziąseł, a migreną. Takie połączenie, taki miks, bo to jest z jednej strony takie, że tutaj was wszystko spina i to tak ciągnie dziwnie. Ale beka, nie? Jedno więzadło zrekonstruowała w kolanie, to będzie musiała w szczęce. Jaki ja jestem po terapii. Dzisiejsza terapia bardzo w porządeczku, bardzo na plus. Też wydaje mi się, że wszystko jest na bieżąco przerobione, przepracowane. Chill, jest chill emocjonalne. Naprawdę nie, ten tydzień był dla mnie zaskakujący pod wieloma względami. Przed chwilą wstawiłam pranie, więc wypiorę tą pościel, którą wczoraj zawaliłam płatyczkami, właściwie zalałam. I dosłownie za 20 minut mam kola biznesowego w jednej sprawie, więc zaraz będę spadać do robotki, ale chciałam... mój stan cery to jest najgorszy stan cery od bardzo dawnego czasu. Ale mam ochotę się pomalować, bo dzisiaj czuję się tak, wiecie, taka... że po prostu potrzebuję dzisiaj makijażu, bo doładuje mnie energetycznie, na pewno. Ja mam tego kola za 10 minut, więc chyba zdążę tylko nałożyć podkład, ale lepszy ryc niż nic, prawda? W ogóle rydze są dobre, nie tak jak boczniaki, ale rydz jest lepszy niż pieczarka. Grzybiarstwo to moja pasja. Ostatnio jakiś ziom do mnie na Instagramie zapytał się, co to jest za gatunek grzyba, ponieważ wygląda bardzo symbolicznie i można by przypisać do niego każdy rodzaj grzyba. Niektórzy bardziej analizują moje życie niż ja sama. Ale uznajmy, że to jest dopiero rozwijająca się kania. Czy to jest jakiś żart, czy to jest na serio? On jest tak rozwalony? Okej, okay, i nagle się naprawiał jakby nigdy nic, tak? Proszę pana, update vlogerski. Proszę pana, panie mały vlogowo. Ciocia kochana, ciocia kochana, ciuś odlana, ciuś odlana. Dziuś, nie możesz ich zjadać. Mały vlogerze, dlaczego ty zjadasz ich? Oni tam stoją, nie można ich zjadać, mały vlogerze. Rozumiesz? Rozumiesz czy nie rozumiesz? Mam wrażenie, że ty coś z nami rozumiesz, ale specjalnie udajesz, że nie rozumiesz.
Jest trochę po 13, odzywam się do was nieco później, bo rozmowę skończyłam koło 13, a jest prawie 14. Ostatnie pół godziny spędziłam na rozluźnianie mięśni żuchwy. Jeżeli też jesteście osobami, które zmagają się ze szczękościskiem, to zjedzmy sobie razem drugie śniadanie i pogadajmy o tym. Ciasto marchewkowe to życie. Ja z moim szczękościskiem byłam u fizjoterapeuty stomatologicznego, bo to były już bóle, które po prostu no wycinały mi fragmenty z życia, nie? Na przykład cały dzień potrafiłam leżeć w łóżku, płacząc, że tak boli mnie szczęka, że nie mogę nic zrobić. Pewnie jest to spowodowane, ale muszę zrobić jeszcze zdjęcie, takie jakby rentgenowskie chyba. I usuńmy słowo jakby, bo mam go dość. Przykleiło się do mnie po prostu jak jakiś rzep do czapki. Albo do skarpetek, wtedy jest gorzej, bo kuje. Rozluźnianie szczęki polega na tym, że uciskacie w odpowiednim miejscu, tam gdzie macie przyczep mięśniowy. Także jeżeli zauważycie mnie w centrum miasta, trzymającą w buzi paluchę, to najprawdopodobniej rozluźniam szczękę. Dowiedziałam się też od stomatologa, jak będzie trzeba to wyleczyć. Jeżeli to jest to, o czym myślimy, czyli właśnie życiowo wyczerpane więzadła z tej strony, co jest bardzo częste, okazało się, u ludzi, to przez 2 tygodnie będę musiała nosić specjalną szynę. Trochę się sram, ale stwierdziłam, Boże, zróbmy z tego content, żyjmy dla fabuły. Jak do tego dojdzie, to będę nosiła taką szynę, którą mogę wyciągać tylko na mycie zębów, a tak to jestem w niej cały czas. Niestety polega to na tym, że ona troszeczkę wyciąga szczękę do przodu, przez co człowiek się ślini, sepleni i w zasadzie go wkurza. Także to mogą być 2 tygodnie hardkoru, ale jeżeli mają mi pomóc z tymi bólami, bo ja mam je tak naprawdę od 2021, 3 lata, a one się po prostu nasilają, także jeżeli macie ten sam problem, tuki, to lećcie, bo szczepy są tutaj, 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 tutaj i muszę tam, ale to jeszcze raz palce włozi, o, tak sobie robić, tak robić. Tak robić. Tak robić. Tak robić. Tak robić. Serio, jeżeli macie częste szczękościski, udajcie się do fizjoterapeuty stomatologicznego, bo to może po prostu zmienić wasze życie. A wiem, że nie wszyscy wiedzą, że taki zawód istnieje. Najlepszy skyr. Ja go piję prawie codziennie. Uwielbiam go. Poszłabym na spacer, ale przysięgam, jest tak zimno, że ja nie wiem, czy ja jestem na to gotowa. Jak widzicie, pranie suszy się tutaj. Próbowałam na balkonie powiesić to pranie. Natomiast obawiałam się, że z moim szczęściem przeleci przez tamtą szparę pomiędzy, sorka, siatką a balkonem. Zatem nie miałam klamerek i dosłownie to zwiewało, więc musiałam zanieść do środka. Nie. Nie. Jestem mega, 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 mega. Szczęśliwa. Wiecie co? Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, bo dzisiaj zrobiłam tyle kontentu, nagrałam dla was film, porobiłam tiktoczki, teraz robię fotki i czuję się tak dobrze. Ale wiecie co? Dla mnie bardzo ważne jest miejsce. Miejsce, w którym czuję się dobrze energetycznie. Ja w ogóle po prostu czuję energię miejsca, w którym przebywam, serio. Dziwne rzeczy mi się przytrafiają w życiu, ale tu kocham być. Kocham tu być i nie wiem, czuję się tutaj tak bezpiecznie, tak chce mi się działać, wiecie o co chodzi. Pomimo tego, że jest pogoda, leje deszcz, wieje zimno, użytkowanie, mróz. To znaczy jest 7 stopni, ale mróz. Ale się ukawaii. No, jestem w ogóle bardzo pozytywnie, wiecie, robię, uważam, progres w robieniu rzęs na dole, w sensie rysowaniu sztucznych rzęs. No, one wyglądają coraz lepiej. Dzisiaj jestem bardzo zadowolona. Słodziutko to wygląda, jak moja torebka z misiami. Świętać. Łęta. Nie no, się będzie przydać. Bottle champagne's all night, running up your mouth like it's all fine. She looking like a. Hey. Nieważne, w którym momencie teraz jesteś, co chodzi ci po głowie, pamiętaj, że to wszystko minie. Minie stres, minie smutek, minie złość, minie radość,
Ale skoro wszystko prędzej czy później minie, ciesz się tym, co masz. To znaczy, zauważaj okazje, których tak na co dzień nie zauważasz. To tak jak wiesz, z teorią czerwonego auta, ja dzisiaj jestem czerwona, to tak mi się przypomniało. Jakbym ci dawała 100 za każde zobaczone przez ciebie czerwone auto, to na 100% nagle zaczniesz je widzieć. No i tak musisz patrzeć na okazję. Jeżeli widzisz okazję, to nie oceniasz jej na zasadzie, czy zależy mi, czy nie zależy. To jest okazja, więc nie będzie innego specjalnego momentu, jakiegoś turbo zaproszenia, to ty musisz podjąć decyzję, że podejmujesz działanie. Yeah! Wiem, że nie zawsze jest łatwo. Nawet czasami bywa trudniej, niż wydawałoby się nam, że będzie. Szukaj małych, codziennych okazji, bo tak naprawdę nie wiesz, która jest w stanie totalnie obrócić twoje życie o 360 stopni albo o 180. Najfajniejsze rzeczy wychodzą właśnie z totalnych przypadków. Orzeł. Kruk. I nie poddawaj się, mordeczko. Już jesteś tak daleko. Dawaj sobie częściej drugie szanse. Naprawdę, tyle razy dajesz je innym, a tak rzadko sobie. Dlaczego zakładasz od razu, że będzie źle? Nie wiesz, jak będzie. Nie wiesz, jak będzie i nie wiesz, co przyniesie kolejny dzień. Dzięki! Buziaczki dla ciebie. Zrobiłaś tyle kuchni? Mhm. Chodź, jest debata. Chciałabym, czy kosmici by jedli jedzenie. Czy kosmici by jedli nasze jedzenie? Nie, ogólnie, żeby coś jedzą. Kosmici się odżywiają na przykład. Myślę, że coś, co żyje, jakoś i tak musi się odżywiać. No, może, że wiesz, jakimiś surowcami na przykład. Albo mają coś, jakieś bardziej witaminy. Nie wiem, nigdy nie było chyba filmu tego Smitha, taki typowy, z głową jaje, z dużymi oczami, jeje na przykład czemaczka. W jakimś poważnym filmie, nie jakiś, wiesz. Myślę, że znalazłaby się taka scena. Czyli właściwie, gdyby nastąpiła inwazja kosmitów, co ugotowałabyś kosmicie? Kanapkę? Mogę iść do sklepu, czy nie? Do zakupy? Mogę. Mogę. Następuje taka wymiana, taki Erasmus, tylko planetarny. Chyba bym... Przyjmujesz kosmity do siebie, co mu gotujesz? Chyba bym chciała, żeby spróbował czegoś niezdrowego, coś, ale dobrego takiego, nie? Na przykład pizza. Pizza? Myślę, że wtedy mógłby powiedzieć, wow, kocham ziemianinów i ich jedzenie. I ten, i dać mu potrzymać kota, żeby wibrował mu na kolanach. Stwierdzą, że chcemy być jak ludzie. Przeniosą się ze swojego ciała do nas. Nie idziemy z świadomości, staną się ludzie. Ale wyginę. Albo by zaczęli robić na nas eksperymenty jakieś, co było gorsze. Pozytywne myślenie, pał. Lugezie, update. Zrobiłem płatki i jestem kosmicznym kotem i oglądam plastyczną fuszerkę. Pozdrawiam. Wtedy uznałam, że chcę się pokazywać i robić sobie kolejne operacje. Masz idealny tył. Mówisz? Nie jest ci potrzebny kolejny BBL. Fani byliby zachwyceni. A potem zrobię sobie cycki. Ona źle wygląda. No tak. No. Tak uważasz, że teraz płatki, które robią, mają mniej smaku niż kiedyś. Też tak uważam. Przyjął! Mamy w Lukasie. Ale słodkie. Jaki mi słonio śmietanka, tak? Śmietanka. Śmietanka, lemurek, misiunek, klipu. Klipu. Lemurek, no to super. Siaczki, spadamy na pociąg. Chyba pada deszcz, także... Albo się już wypogodziło. Zobaczymy. O, już nie pada deszcz.